Gość poranka dni. W studiu Filip Hillesland. Dzień dobry o poranku. Dzień dobry. Współreżyser filmu Ludzie, fabularnej opowieści o pięciu kobietach, które podejmują desperacką walkę w momencie, kiedy wybucha pełnoskalowa wojna na Ukrainie. Współreżyser obok Macieja Ślesickiego to chyba nie jest typowa sytuacja. W kinie dwóch reżyserów, chyba że chodzi o braci Cohen, ale wiemy, bracia teraz w separacji. <noise> e, jasne, no tutaj jest wyjątkowa sytuacja, bo, bo z Maciejem się znamy od lat. Można powiedzieć, że, że on mnie filmowo wychował, ponieważ jestem absolwentem jego szkoły. I wykładowcą z tego, co. A obecnie jestem rozumiem. wykładowcą, tak, teraz obecnie jestem wykładowcą w tej szkole. I prywatnie, że tak powiem, kolegujemy i ufamy sobie właśnie pod kątem filmowym, szczególnie. Tak? Rozumiemy się pod tym kątem, więc to, to nie była trudna decyzja, żeby wejść w tą współpracę. A kiedy panowie zdecydowali, że film. Niedokumentalny, ale fabularny powinien powstać o tym, co przeżywali Ukraińcy, ukraińskie kobiety w 2022 roku, czyli dwa lata temu. To, 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 to była bardzo szybka, intensywna decyzja, popełniona najpierw przez Maćka, który jest autorem scenariusza. W w kwietniu, maju powstał pierwszy draft scenariusza w wyniku właśnie takiego poczucia niesprawiedliwości i chęci dołożenia jakiejś swojej cegiełki do, do tej wojny, tak naprawdę. Tak? No, my nie ukrywamy w żaden sposób, że my stoimy po stronie Ukrainy i wierzymy w to, że Ukraina walczy nawet nie tylko za swoją wolność, ale i za naszą wolność. I, i to jest um, okropne, co się dzieje. No i tak, jak mieliśmy sytuację na granicy wewnętrznej, i wszyscy Polacy się rzucili do, do pomocy oddolnie. Tak samo y, mieliśmy poczucie wszyscy, że tutaj w tym wypadku także musimy y, ruszyć, że tak powiem, do boju z pomocą. I nasz film jest tym elementem, tak? tym, tym, tym elementem, naszą bronią, y, na której się znamy. Filmowcy, dziennikarze, y, reporterzy y, oczywiście wybierali się y, na Ukrainę, by śledzić to, co się dzieje, dokumentować na różne sposoby opowiedzi. O okropieństwach tej inwazji i o tym, co spotkało ludność cywilną, decyzja o tym, by powstał film fabularny, nie jest do końca oczywista, bo ktoś mógłby powiedzieć, skoro te prawdziwe historie budzą przerażenie, to po co na ich podstawie tworzyć opowieść, która jednak nie jest dokumentalna. Jasne. Um... No to moim zdaniem wynika z tego, że ta wojna jest wyjątkowa, chociażby właśnie też pod tym kątem, że jest tak dużo informacji, widzimy tak dużo informacji na raz, ciągle praktycznie 24 godziny na dobę, gdy wybuchła wojna, byliśmy w stanie dostawać relacje na bieżąco. I to dosłownie nawet i z pola bitwy, tak? Jakby jak się poszperało odpowiednio w internecie, to wychodziły nagrania dosłownie z walki. Nasz film jest bardziej um, o doświadczeniu wojny z perspektywy zwykłych ludzi, cywilów, nie bohaterów wojennych, nie e, wielkiego heroizmu i e, walki, ale o przetrwaniu. I y, tylko poprzez tworzenie filmu fabularnego mogliśmy spróbować podejść do tematu w sposób bardziej sensoryczny i stworzenia pewnego doświadczenia, żeby ludzie nie tylko dostali informacje, ale żeby poczuli w jakimś stopniu na swojej własnej skórze, co to znaczy. Próbować przetrwać wojnę jako zwykły człowiek i to nas łączy z naszymi widzami, tak? to, to są cywile. Taki bardziej syntetyczny sposób, by jednak opowiedzieć o, o tym cierpieniu, by nie fragmentaryzować go na te doniesienia, które w 2022 roku bardzo obficie później także do nas spływały. Czy czyjeś konkretne losy, prawdziwych bohaterek, były kanwą scenariusza i opowieści o tych pięciu kobietach? Jest cała seria. Na pewno takim momentem, który no, nas szokował i myślę, że szokował, cały świat, były wydarzenia w Buczy, tak, jakby i później relacje z Buczy bezpośrednio, no, były dużym prowodyrem do tego, żeby sięgnąć po, po, po um, prawdziwe um, pewne relacje, ale, ale można znaleźć dużo odniesień do um, publicystycznych elementów, które, które się pojawiały. O, nie Natomiast... tylko, wejdę, wejdę w słowo, mm -hmm. mnie tytuł filmu Ludzie od razu przywołuje ten y, napis, który miał ochronić dzieci w teatrze tak. w Mariupolu, prawda? On, on jest bezpośrednio z tego wzięty, tak? On jest bezpośrednio z tego wzięty, no ten napis zresztą się pojawiał nie tylko, to, to jest najbardziej charakterystyczne zdjęcie, natomiast on się pojawiał na samochodach, on się pojawiał na budynkach, no i to, jak to zobaczyłem, no to, to, to było dla mnie jasne, że tak musi się nazywać ten film, bo do, dosłownie sięga sedna naszego filmu, o czym to jest. W jaki sposób państwo po tym, gdy zapadła decyzja, Decyzja, że taki film powstanie, że będą to prawdziwe opowieści, gdzieś oczywiście przefiltrowane przez panów i państwa wrażliwość, powstał scenariusz. Później oczywista decyzja o tym, że należy zaangażować poza tą częścią polskiej ekipy także ekipę ukraińską. Jak to wyglądało, przygotowanie na tym etapie? No to był złożony pro, proces, ponieważ w tamtym momencie e, aktorzy ukraińscy byli porozrzucani dosłownie po całej Europie. Um, więc my musieliśmy uruchomić e, e, casting, reżyserkę i agencję i różnymi drogami dotrzeć do tych aktorów, bo to już nie było tak proste, jak odzywamy się po prostu do jednej agencji, tam w Kijowie, gdzieś i oni nam, mhm. nas kontaktują, tylko no, nagle e, ta agencja już nie istnieje. Tak? Albo no, ci aktorzy męscy no, walczą, są na froncie w tej chwili, tak? No więc e, to, to nie jest możliwe. Um, plus no, ktoś musi zagrać też wroga i też mówić w tym języku. No to też nie było oczywiste dla wielu aktorów, żeby się podjąć takiego wyzwania i tutaj no ci aktorzy, którzy się zdecydowali i to, i to znani aktorzy, typu Aleksandr Jarema na przykład, no zdecydowali się zagrać wroga, tak? Mimo że są Ukraińcami i, i jakby, no wiadomo, po której stronie stoją, tak? No ale wierzyli dostali, w tą ideę. Dostali zadanie aktorskie, nie zawsze pewnie, choć to oczywiście jest możliwe, język rosyjski był im bliski, choć wiemy, że ta sprawa języka na terenie Ukrainy, zwłaszcza wschodniej, południowej, prawda, nie jest równoznaczna z opowiadaniem się po czyjejś ze stron, bo jest mnóstwo to prawda, na, na Ukraińców, to jest... Tak, dla których język rosyjski jest tak. tym pierwszym, ale to w żaden sposób nie przekłada się na ich postawę. W Nie, w absolutnie. No to, 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 są, to są w ogóle regionalizmy w Ukrainie. To jest rzecz, którą, którą sam odkryłem podczas tego, tego filmu i to było coś, o co powalczyliśmy, żeby się znalazło ostatecznie w scenariuszu i później w filmie. Um, ponieważ to Ukraina jest bardzo dużym, szerokim krajem. Różnorodnym. I, i bardzo różnorodnym, także pod kątem językowym. Inaczej mówią ludzie w Mariupolu, inaczej w Kijowie, inaczej w Lwowie. A też zależało państwu, żeby opowiedzieć poprzez te historie pięć kobiet o właśnie tej różnorodności społecznej? Tak, no, spotkamy bohaterów o różnym wieku, także o różnej płci, o różnych problemach i dylematach, natomiast łączy ich jedno: oni nie są żołnierzami, oni nie walczą, tylko starają się przetrwać. I, i, i o tym jest ten film, o przetrwaniu, a my z kolei staramy się. Staraliśmy się stworzyć film, który pokaże to przeżycie dla widza, na czym polega to przeżycie próby przetrwania. To proszę powiedzieć nieco więcej o, o obsadzie Państwa filmu. E z aktorek, które, które nasi widzowie polscy mogą kojarzyć, gra między innymi Oksana Czerkaszyna. Ona już od dłuższego czasu mieszka w Warszawie. Gra w teatrze dramatycznym, m.in., ale też w powszechnym, więc, więc tutaj nasi widzowie mogli się spotkać z jej twórczością. Z innych aktorów, których na pewno kojarzą, no to jest Cezary Pazura, który gra jedyną rolę Polaka faktycznie w całym filmie. I, i, I będzie miał jedną z wiodących, znaczy prowadzi jeden z wiodących wątków. Mamy też aktorki, które pierwszy raz i aktorów, którzy pierwszy raz się pojawią na planie, mianowicie niewidome dzieci. I one prowadzą faktycznie cały jeden wątek o niewidomych dzieciach, które musieliśmy skastingować i znaleźć faktycznie niewidome dzieci, bo szybko zaliśmy sobie sprawę, że to będzie za duże zadanie aktorskie, żeby dla dzieciaka, żeby i grać, film wojenny i udawać niewidomego, tak? Więc musieliśmy tutaj faktycznie skastingować prawdziwie niewidome osoby. Czy pana inne doświadczenie edukacyjne, to znaczy psychologia na swps się pomagała w pracy nad tym filmem, pracy z aktorami, także takimi o których pan właśnie wspomniał? Zdecydowanie. No to tutaj. Psychologia grała wielką rolę dla nas wszystkich, zarówno dla mnie jako twórcy i poradzenia sobie z tym tematem, jak i dla naszej ekipy, która była po części też ukraińska, no i robią film, a dowiadują się o strasznych rzeczach, które dzieją się. Które dotyczą ich rodziny, czy bliskich itd., i teraz trzeba sobie z tym poradzić. Po aktorów, którzy muszą odgrywać to, co się dzieje równolegle, albo co sami przeżyli, bo takie też sytuacje byli, gdzie, gdzie dosłownie odgrywali to, co przed chwilą przeżyli pod tytułem ucieczka nagła pod ostrzałem. No to są bardzo wyczerpujące emocjonalne sytuacje. I na pewno moje doświadczenie się tu przydało, ale mieliśmy także specjalistów, na przykład Olega Obernichina, który jest byłym wojskowym, walczył w Afganistanie w Donbasie. A teraz na co dzień jest sam psychologiem i zajmuje się PTSD u żołnierzy, u osób, które przeżyły Riedem wojnę. tym zespołem stresu pourazowego. Zgadza się. I on był z nami na planie praktycznie codziennie, żeby być tą opieką też. Tak? Ja bym nie dał sobie rady też wszystkimi się opiekować, a jednocześnie reżyserować film i podejmować wszystkie decyzje twórcze. Tak? Więc więc tutaj mieliśmy to, to też wsparcie to było bardzo ważne. Nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych aktorów. Gdzie będzie można zobaczyć Państwa film? No, liczymy na, na dystrybucję szeroką, kinową. Rozmawiamy teraz z serią sieci kinowych. Za dystrybucję odpowiada Movie Service, a wcześniej liczymy na dystrybucję festiwalową. Więc to się jeszcze będzie okazywać. Natomiast już wiemy to jest potwierdzona informacja że na jesieni, w październiku, będzie oficjalna premiera kinowa, już filmu. Szkoda, że dopiero na jesieni, bo odnoszę takie wrażenie, obserwując także te nastroje, nastroje teraz, dwa lata po wybuchu wojny, że taka właśnie opowieść o tamtej Solidarności, o ludziach, którzy robili wszystko, żeby przetrwać, bardzo nam wszystkim jest w tym momencie potrzebna. Ja bym powiedział i tak, i nie, ponieważ teraz mamy wydarzenia na bieżąco, które znowu, o, że tak powiem, uruchamiają temat, chociażby Nawalny w ostatnich dniach, tak? Znowu nam przypomina o tym, co się wyprawia w tej chwili. Natomiast ten film, dla mnie, jest właśnie na ten okres, w którym te emocje znowu opadają i zapominamy, bo wracamy do naszego życia, no żyjemy, my na szczęście żyjemy w pokoju i mamy wolność i mamy własne hobby, własne życia, a ten film jest przypominaczem, Empatyzatorem, że tak powiem. To prawda, chociaż tu zdanie odrębne. Mamy też oczywiście sprawy związane z polityką, protesty rolników, prawda? Ten apel prezydenta Zowieńskiego, aby z władzami polskimi na tej granicy teraz spotkać się, dyskutować, jak to rozwiązać, żeby nastroje. Antyukraińskie nie zaczęły gdzieś przebijać się do głównego nurtu i, i dominować. Myślę, że taka właśnie opowieść, przypomnienie tego, co czuliśmy chyba wszyscy w 2022 roku, jak każdy na swój sposób, w ramach swoich możliwości, starał się pomagać jest czymś bardzo, bardzo istotnym, więc liczę, że jak najszybciej ten film będzie pokazywany w kinach i będzie można do tych emocji i do tych historii wrócić. Tymczasem bardzo dziękuję za tę rozmowę Filip Hillesland, współautor filmu Ludzie gościł w poranku dwójki. Bardzo dziękuję. dziękuję. Gość poranka dwójki.